No i mamy już niedzielkę, słuchajcie, wczoraj wyszliśmy na spacer tak późno, że już naprawdę było dosyć ciemno, nie zabieraliśmy ze sobą kamery, a dzisiaj Andrzej właśnie uskutecznia swoje poranne rytuały, słuchajcie, czyli śniadanko, jogurt z bananem, żurawinką i... Co chcesz powiedzieć? Właśnie, sobie przypomniałem, że mówiłaś, żebym bruschettę i leżą te bułki, to znaczy, że ty będziesz jadł z bruschettą, a ja będę jadł jogurt? Pytałam cię, co chcesz na śniadanie. Zapomniałem o tym! No to zrobiłam Andrzejowi śniadanie, którego nie chcę jeść. Nie no, zjem, będzie super. Ale ja zawsze sobie to tak... Ty to tak ładnie położyłaś, ja to tak wrzucam na pałę. Także no tak, miało być miło i co? Ale ty będziesz jadła te bruschetty, nie? No oczywiście, że tak. Będę trochę zazdrościł, ale ja sobie zrobię kawkę. No. Może zaprezentujesz, jak robisz kawkę, co? Nie, to jeszcze nie. Jeszcze nie jeszcze tyle nie? Tak. Jeszcze nie jestem takim prosem. No dobrze, no to skoro Andrzej ma swoje śniadanko i bierze się za kawkę, to ja nastawiam piekarnik, piekę sobie bułeczki i zjem je z tym. To jest, powiem wam, znaczy w sumie zmieniło się to trochę. Wcześniej te składniki w środku były troszeczkę inne. Teraz masz to tutaj, o Boże, ela. Wcześniej te składniki były inne, teraz jest tutaj pasta z pomidorów, czerwonej papryki i czerwonej cebuli. Zobaczymy, czy jest spoko. Te poprzednie bardzo mi smakowały. Ja sobie do tego jeszcze zawsze dodaję przyprawy. Takie, wiecie, w sensie zioła. Posypuję sobie to zawsze jeszcze bazylią i płatkami chili. Także tak, nastawiam moje bułeczki. Andrzejek tam robi kawę, ale nie zdradzamy, nie zdradzamy. Biorę się za swoje śniadanie, skoro Andrzej już jest gotowy. Dobra, miałam wam nie pokazywać, ale Andrzejkowi wyszła jakaś tam próba z tego, więc stwierdziłam, że jednak nagram. Ogólnie to Andrzejek narzeka, że łatwiej by było, gdyby miał taką szklankę, która ma takie szerokie... No po prostu jest szeroka, w sensie jest niska, a szeroka, bo wtedy łatwiej się leje to mleczko. I trochę za bardzo się to mleko napowietrzyło. Ale no zobaczcie. Coś się wyszło. Coś nam z tego wyszło, taki... Upośledzona rozeta. Tak. Nie, no wcale nie wygląda źle. Ja jakbym to nalewała, to by była plama mleka. Także jest spoko. I mamy tutaj zatrzęsienie kanapek. Spokojnie, podzielę się z Andrzejem jakby co. I tutaj jak co rano mój kolagen. Uwielbiam go pić, w sensie po prostu jest bardzo smaczny. Także tak, zabieram się za jedzenie. W tle, jak poznałem waszą matkę. Tak można chillować w niedzielkę. Andrzej, co robisz? Szykuję się do piany. Teraz będziemy ogarniać krewetsony. I mango. I mango. Tak. Też wcinam. I zaraz biorę się za mango czy za krewetki? Andrzeju, co wolisz robić? Nie, na razie muszę umyć patelnię, bo będziemy korzystać dzisiaj. Czyszczę krewetki, bo widzicie, kupujemy je czyszczone, ale tak jak tutaj zdarza się czasem, to chyba maszyna to robi. Drasz. Że nie wyciągnie się to, a to są ich jelitka i lepiej ich nie spożywać. Od spodu jakby co jest naczynie krwionośne i tym się nie ma co przejmować, ale pamiętajcie, żeby od góry sprawdzać mimo wszystko, czy żadnych rzeczy tu nie ma i w ogóle my kupujemy krewetki surowe. Kiedyś kupowaliśmy te blanszowane, ale jednak surowe są potem trochę lepsze, no bo są po prostu świeże, nie? To już nie było raz smażone, więc trzeba odrywać nóżki, bo są w pancerzykach. Trochę to trwa, ale słuchajcie, jeżeli chcielibyście sobie kupić właśnie te krewetki, które już są zblanszowane, to powiem wam, że mega szybko się robi tą sałatkę, bo jedyne co to jest właśnie obranie krewetek, obranie mango i wsypanie sałaty z paczki. My akurat jemy to dzisiaj na taki obiad, w sensie tak chcielibyśmy się tym serio najeść. Więc tutaj mam taką dużą paczkę, to jest 450 gramów tych krewetek i my zjemy to wszystko. I jak robimy to z takiej dużej porcji, to jest tak, że każdy z nas ma swoją paczkę sałaty i każdy z nas ma swoje mango. A jeżeli robilibyśmy to tak, żeby po prostu mieć przekąskę w ciągu dnia i żeby się najeść, to wtedy jedna paczka sałaty i jedno mango i takie małe pudełko krewetek tych zblanszowanych. Wtedy dużo szybciej to idzie, ale powiem wam, że jest to zaskakująco proste i smaczne, naprawdę. Ja trochę przesadziłam mówiąc, że to jest najlepszy obiad, na jaki możecie sobie wyobrazić. No nie do końca, w sensie takim
makarony mają wyższe miejsce w moim serduszku. Ale jeżeli chodzi o sałatki, ja ich nie jem za dużo i to naprawdę bardzo lubię. Także ja obieram dalej, Andrzej bierze się za mango i pokaże wam, jak to wygląda już w miseczce. I obiad gotowy, słuchajcie, nic prostszego, czyli no właśnie pokrojone mango, sałata, krewetki, które są tylko w soli, pieprzu. I były oczywiście smażone w oliwie. No wybraliśmy oliwę czosnkową. Czosnek chili. No i ja oczywiście zaraz sobie dosypię jeszcze płatki chili, tak żeby było weselej. No i bierzemy się za jedzenie. I tak sobie myślę, że chyba w tym filmie to już będzie wszystko. Jeszcze może wam powiem, że połknęłam dzisiaj do końca tą książkę. Czytałam ją nie wiem ile. Dzisiaj chyba z dobre 4 godziny. Wczoraj przeczytałam 120 stron, dzisiaj pozostałe 280. Czy tam 300. Ale bardzo dobrze mi się czytało. Jak zawsze zresztą, jeżeli chodzi o Nicholasa Sparksa. Także książkowa polecajka. Naprawdę, jeżeli lubicie romansidła, to wszystkie książki tego autora polecam. No, przeczytałam ją naprawdę szybko. Także o czymś to świadczy. Bierzemy się za jedzenie. Bardzo wam dziękujemy za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym vlogu.